Hej, cześć, siema na wam wszystkim. Ja jestem Jankes, witam was w pierwszym odcinku z najlepszej gry na świecie. Moment and Date Warband, czyli to jest mój pierwszy ulubiony sandbox, nawet po Garry's Modzie. Pierwszy ulubiony, nawet przed Garry's Modem, to jest mój ulubiony sandbox. I słuchajcie, to jest gra mojego dzieciństwa, w którą przegrałem chyba najwięcej. Chciałem ją wam pokazać, chciałem zrobić z tego dużą serię. Nie chcę przedłużać, ponieważ i tak będzie bardzo krótki odcinek. Także zacznijmy. To będzie głównie taki pilot, żeby wytłumaczyć tą bardzo skomplikowaną grę, kontrolę nad całym światem. Pierwsza notka, będę wam je streszczał, jeżeli ktoś chce, to nie chce czytać całe. Tutaj jest napisane głównie ogółem o to chodzi, że mężczyźni, będziemy mogli wybrać płeć. Mężczyźni mają nieco łatwiejszy start, ale kobiety mogą osiągnąć to samo, tylko że mają trochę trudniej. Wybieramy płeć, wybieramy sobie mężczyznę oczywiście. Wybieram jakim... oczywiście tu piszemy swoją historię, piszemy kim był nasz ojciec, typ itd. To będzie miało wpływ na to, jak będziemy rozpatrywani w oczach innych szlachciców. Ja sobie wybiorę ubogim arystokratom, ponieważ będzie mi zależało na najlepszym starcie. Potem będziemy nagrywać inne serie z tej gry, w której będziemy już dążyli nie do na przykład podbicia całej Karadi, czyli miejsca, w którym się znajdujemy, świata, w którym się znajdujemy, a na przykład do innych celi, ale na razie już... Na razie sprawimy, aby nasz ojciec był ubogim arystokratą. Dalej, kim byliśmy w młodości? Sługą na dworze arystokraty, czyli mniej więcej tak trochę... Tak trochę pod ślady taty. Potem stajemy się przedstawicielem szlachty, a powód, dla którego wyruszamy z rodzinnego domu, to rządza przygód, bo tak jest najfajniej. Dołączmy do poszukiwaczy przygód i ruszajmy do Karadi, czyli miejsca, w którym się będziemy mniej więcej znajdywać cały czas. Wybieramy herb naszej rodziny, ponieważ jesteśmy teraz szlachcicem. Nie jesteśmy byle tam złodziejem, tylko szlachcicem. I będzie nam potrzebny herb. Bierzemy jakiś ładny, myślę. Te nożyki wyglądają spoko. Chcę koniecznie wziąć czerwony herb, ponieważ wiem, że nasze ziemie będą czerwone. Będzie bardzo ładnie pasowało wszystko. No to nie może być taki lekko czerwony, to musi być taki mięsisty, rozpierdalający czerwony kolor. To wygląda jak uśmiech, zawsze się z tego śmieję. To wygląda jak uśmiech. Taki cyklopowy uśmiech. Chwila, gdzie były te mieczki? Chyba weźmiemy to. Albo w sumie tu był jeszcze taki ten... Tego weźmiemy, to na spoko. Łosia, zawsze biorę łosia, nie wiem czemu. Łosia spoko. Łosia super ktoś. Polityka zapisu gry, czyli bardzo ważna rzecz. Realistyczna, nie ma wyjścia bez zapisu. I pozwól mi wyjść z gry bez zapisu. Weźmiemy tą pierwszą opcję, ponieważ w tej drugiej będzie opcja na przykład, żebyśmy mogli sobie wczytać poprzedni save przed tym, jak na przykład rozpierdolił nas jakiś ziomek, straciliśmy wszystko, a tutaj po prostu będzie trudniej, o wiele trudniej i na tym nam będzie głównie zależało. Także zacznijmy od tego. Okej. Na początku imię. Jakby nazwać naszą postać? Nie będziemy jej nazywać jakiś Sir Jan nie umiem pisać. Jankes, czy jak to tam wszystkie pizdy nazywają. Nazwijmy go może... Galantis. Niech będzie Galantis. Mi się podoba Galantis, niech będzie Galantis. I tak, tutaj mamy wiele perków, wiele atrybutów i wiele sprawności. Perki, atrybuty są... to mogę objaśnić, tego nie chcę wszystkiego objaśnić, bo to będzie za długo trwało. Siła zwiększa naszą ilość życia i jest potrzebna do 4 perków. Zręczność zwiększa prędkość naszego poruszania się, jest potrzebna do tylu perków, bodajże. Nie, do tylu perków, jak widzicie, jeżdżę kursorem po nich. Inteligencja jest potrzebna do wielu perków, no i zwiększa nasze punkty umiejętności, które mamy tutaj, o 1. A charyzma zwiększa ilość żołnierzy, które możemy mieć w oddziale, o 1. No i jest potrzebna do tych bardzo ważnych rzeczy, także damy sobie raz do rządzenia więźniami, damy sobie 2 razy w to, damy sobie inteligencję. Tutaj daliśmy sobie żelazną skórę, żeby tak szybko nie ginąć. Damy sobie chirurgię, aby nasi żołnierze nie byli zabijani, a ogłuszani bardziej. Damy sobie czujność, aby mieć większe pole widzenia na polu mapy. Inteligencja na start będzie nam bardzo potrzebna, więc damy sobie na przykład fura już. Pierwsza pomoc. Damy sobie do wyszukiwania drogi, by szybciej się poruszać po mapie świata. Szkolenie będzie mega ważne, damy sobie nawet na dwójkę, co już tak jąkam. Ale po prostu jakoś tak, jakoś tak. I chirurg jeszcze raz. Będziemy szli bez dwóch zajęć w bronie jednoręczne, ale też w bronie drzewcowe, AK, lance itp.
Teraz trzeba stworzyć naszego mistrza podrywu. Nie wiem, robię totalnie randomowo. Co powiedzieć o takim panu? To tak w ogóle będzie wyglądała nasza postać na początku. Co powiedzieć o takim ziomku? Moim zdaniem jest całkiem zajebisty. I teraz nasz start. Tutaj nie będę opisywał wszystkich frakcji, zrobię to jak już będziemy na Nowym Świata. Ja wam powiem, czym się będą różniły starty, czyli miejsca, w których będziemy zaczynać. Najlepszą opcją jest Suadia, ponieważ tutaj mamy początkowo dobrych rekrutów, mają tarcze, mają kamienie, czyli broń rzucaną dystansową, mają w miarę dobre pałki itp., więc nasze jednostki na początku będą dobre. Po Suadii nie biegają żadni niebezpieczni bandyci, poza grabieżcami, którzy z początku są psu po całości, więc myślę, że z nimi też nie będzie problemu. U Vegirów jest bardzo ciężko, ponieważ u nich są drudzy, najlepsi konni bandyci, bandyci stajki bodajże, to są po prostu bandyci na koniach, czyli mega trudni skurwiele, plus chyba to są tereny zimowe i tam się szybciej zużywa jedzenie, plus rekruci, którzy mają Vegirowie, są bardzo słabi, więc wyszkolenie im będzie trudne w czasie walki, ponieważ po prostu będą za szybko ginąć. W Kanacie nie ma mowy o rozpoczęciu, ponieważ tutaj są stepowi bandyci, a to jest po prostu zgraja bandytów na koniach, tylko na koniach, z lancami, a lance polegają na tym, że rozpędzasz się, wbijasz w gościa i zbijasz go na hita. Zazwyczaj, no bo jak będziemy mieli jakieś lepsze pancerze, to nie. Ale my nie będziemy mieli na początku lepszych pancerzy, więc no raczej tak będzie. U Nordów też nie ma opcji się rozpocząć, ponieważ tam są korsarze i nie da się zrobić początkowych misji, ponieważ ci korsarze rozpierdalają ci pół armii, jaką to będziesz w ogóle. U Roadblocków jest jako tako, tylko że to są tereny górzyste i każda walka trwa po 6 lat. A w Sutanacie Sareniskim są bandyci pustynni, bodajże jacyś tam rozbójnicy pustynni, którzy są też trochę OP, ale to nie ma jakichś wielkich wyżyn gór itp., więc nie ma takich problemów. Ale my zaczniemy w Suadii, ponieważ chcę wam pokazać taki bardziej defaultowe podejście do gry, jak każdy sobie gra. Oczywiście nie będzie jednej serii sobie gry, o nie. Okej, zaczynamy. Tak wygląda nasza postać BTW, kto by ktoś pytał. Tu mamy kuszę, taki widzicie dziwny celownik mam. Tu mamy na przykład mieczy tarcze. Możemy sobie dźgać, pyk, pyk, pyk. Tutaj powinien wybiec na nas jakiś ziomeczek, z tego co pamiętam. Ja nie będę do niego strzelał z kuszy, ponieważ widzicie, zrasta mi kusznictwo, a na tym nie zależy. Wolę, że mi wzrosła walka mieczem wręcz, chociaż nie wzrosła, szkoda. Tu jeszcze teraz przybiegnie do nas kupiec. Może ja nie będę spoilerował, tylko ściszę muzykę, bo mnie wkurwia. A w naszych odcinkach już będę zmuszony wręcz zwiększyć. Okej, on nam coś powiedział, że zabiliśmy jednego z bandytów, którzy tutaj grasują i teraz chodźmy do środka, ponieważ ściany mają uszy. To jest przewrócone krzesło. Ciekawe. Chodźmy do tego pana. Tam jest w ogóle chyba jakiś wychodek. No, coś w tym stylu. Okej, porozmawiamy z nim. Jego propozycja polega na tym, że jego brat, który swoją drogą, jak widzicie, ten pan jest czarnoskóry, a jego brat jest rudy. Także ciekawe. I biały oczywiście. Porwano jego brata, a my musimy zebrać 5 ludzi i odbić jego brata. I teraz jak widzicie, to jest mapa świata. To jest mapa świata, to jest szmiemy, to jest nasz sztandar powiewający na wietrze. Tutaj jest znacznik, ile mamy żołnierzy. Jak widzicie, jest napisane, że jednego. Tutaj na przykład jest napisane banda łupieżców i mają aż 7 grabieżców, więc jak na razie nie będziemy na nich atakować, bo po prostu walka z nimi jest możliwa do zrobienia, ale nie aż tak proste. Teraz widzicie jedno miasto, kilka wiosek, a tak naprawdę wygląda to tak i wszystkich rozkurwimy tutaj w tej serii. Ale to z czasem. Może najpierw opiszę frakcję. Frakcja, w której się znajdujemy, to frakcja Suadii. Suadia jest bardzo dobrze... każda z frakcji ma 3 rodzaje jednostek. Piechotę, konnicę i łuczników. Suadia ma najlepszą konnicę w całej grze, więc chociaż w sumie Suadia jest naprawdę fajna, ponieważ ma dobrych kuszników, nie ma łuczników, ma dobrych kuszników i nawet spoko piechotę. Chociaż w początkowych fazach jest trochę słaba. I moim zdaniem Suadia to jest spoko start, ponieważ no właśnie konnica jest zajebista, jak trzymała się chociaż nie wiem, 2-3 zbrojnych, czyli 2-3 początkowej konnicy, to już myślę naprawdę bardzo łatwo, ponieważ ta konica dużo, dużo robi. Kolejni to są rodocy. Oni znajdują się na terenach górzystych, nie mają żadnej konnicy, mają tylko piechotę i kuszników, w czym piechota ich bazuje głównie na włóczniach i pawężach, czyli takich dużych prostokątnych tarczach, a kusznicy w sumie to samo,
Kuszników mają najlepszy w grze, więc na to trzeba zwracać uwagę. No i ich zamki są mega trudne do odbicia. Raz, że są na terenach górze, jest tak jak widzicie, więc wejście po drabinie na zamek w czasie oblężenia jest praktycznie niemożliwe. I jeszcze przy oblężeniu salw strzał i murze tarcz przy wejściu na mury jest naprawdę bardzo ciężkie. Sutanat w sumie doszedł dopiero w Warbandzie, nie wiadomo co robi, ale ważne, że jest chujowy i będziemy go na początku tępić jak się tylko da, jak się tylko zaczniemy w siłę. Kanat Kyrgyzski, czyli mistrzowie wyścigów konnych, nie mają żadnej piechoty, mają tylko konnice, więc podbijanie ich zamków będzie dziecinnie proste. Dodam jeszcze, że ta ich konnica nie jest jakaś zadziwiająco zajebista, poza łucznikami, którzy mają specyficzny styl walki, o czym będę mówił później. Wejgirowie, którzy mają najlepszych łuczników w grze, u nich konnica też jest spoko, ale strasznie mają sobą piechotę, u nich nawet wymaksowana piechota się psu. Nordowie też nie mają żadnej konnicy, ale mają natomiast najlepszą piechotę w całej grze, mają huskarli, czyli mega ciężkie pancerze, mega ciężkie tarcze, mega ogromne topory, naprawdę bardzo trudni żołnierze, no i mają też spoko łuczników. Moim zdaniem każda frakcja, która nie ma konnicy w ogóle, daje sobie radę w obu tych. To jest ten minus, że nie mają żadnej konnicy, ale mają zajebistych piechurów. Ale my jesteśmy tutaj, my jesteśmy bardziej w sprawach przyziemnych, jak na razie. Tu jest ten upierca, który, jak widzicie, jest taki... Tu jak najeżdżamy na siebie, mamy zielony prostokąt, a tu mamy czerwony, czyli będzie chciał nas zaatakować. Czyli jest szary, taki wyblakły, jakby czarny, co będzie znaczyło, że ma nas w dupie. I to jest zamek jak na razie, to jest o nastawieniu frakcji, można tak spojrzeć szybko. Teraz patrzcie, ja sobie będę chciał gdzieś pojechać, bo tam gdzie kliknę, tam sobie jadę i sobie jeżdżę tak. Tak to mniej więcej wygląda. Słuchajcie, nie wiem, czy będę tutaj za dużo robił coś. O, może wytłumaczę zakładeczki, które są tutaj. Zobaczcie, tutaj mamy napisane datę 23 marca 1257 rok, ranek, to jest bardzo ważne, żeby patrzeć, jaki jest czas konkretnie teraz. Oddział, jak na razie mamy tylko siebie, Galantisa, nie mamy żadnych postaci, nie mamy żadnych więźniów, nie mamy żadnej armii. Mamy tutaj ekwipunek, tutaj mamy 220 denarów, mamy rybkę. Denarów, golda, złota, jak to woli. Mamy rybkę, czyli jedzenie dla żołnierzy, no, powiedzmy, że... Taka rybka, coś napełni brzuszki, tą z 60 żołnierzy. A nie, czekaj, 49 na 50, aha, okej. Okay. Kusza myśliwska, tu nasze bronie, tu nasze miecz, tarcza, pancerz, buty, koń, więcej nie trzeba mówić. Informacje, czyli bardzo ważna zakładka, pokazuje jakie mamy zadania, pokazuje lokacje ważne, pokazuje postacie wszystkie najważniejsze, pokazuje wszystkie frakcje, które istnieją w całej Kaloradii. Także no naprawdę bardzo ważna zakładka. Raporty, czyli mniej ważna sprawa, ty pokazuje jakie mam honor, morale, reputacja, limit wielkości oddziału 58 na przykład, co możemy też tutaj sprawdzić. No naprawdę spoko zakładeczka. I obóz, który też będzie spoko. Wybierz działania, czy możemy przeczytać książkę, zrezygnować z wypraw, czyli zakończyć grę, lub nawet zwyrubować więźniów, ale to później. Odpocząć przez jakiś czas, czyli zrobić taki obozik i wtedy czas jest przyspieszony, kurwa, ale jestem głupi, ja pierdolę. No to tak wygląda walka, bitwa. Niestety jak idiota włączyłem obóz, a zapomniałem, że niestety, bo ja długo w tą grę nie grałem, więc zapomniałem, że jak się włącza obóz, to wtedy po prostu czas się przyspiesza. Ale to nie jest jakiś problem, bo ci grabieżcy, ich jest aż 11, więc więcej niż 7 wtedy było. Ale myślę, że nie będzie takiego problemu. Sorry za spadki FPS-ów, ale no muszę sobie zrobić ją grę bardziej taką, w sensie wiecie. Trochę ją polepszyć. Widzicie, tutaj sobie ciachamy, jeździmy na koniu. Oni są z buta, więc nie mają takich dużych szans ze mną. Przy czym to są grabieżcy, którzy z początku są naprawdę niczym, jak wam mówiłem. Gdybyśmy byli na przykład u Nordów i ja bym popełnił ten błąd, to byśmy już byli martwi, ponieważ to by byli korsarze, ja bym tu dwóch nawet nie zabił, tu już walę wszystkich. Więc no, jest różnica mimo wszystko. Ciachamy sobie ich pięknie. Oni są jacyś mega wymagający, niektórzy mają pancerze, niektórzy widzicie na golaska sobie biegają. Tam niektórzy obronią jakieś moje ciosy, jak słyszeliście teraz taki brzdęk, to był właśnie brzdęk odbicia mojego ciosu. No, a niektórym się właśnie zdarza odbić mój cios. Ja nie chcę robić długiego odcinka, bo po prostu, bo nie chcę. Niektórzy nawet nie podchodzą walczyć, bo wiedzą, że nie mogą się tymi nożykami bronić, bo niektóre nożyki nie są stworzone do obrony, tylko bardziej pod... Obronię się. No i widzicie, wszystkich się tutaj ładnie ciacham, ponieważ kiedy masz konia, naprawdę jest wszystko łatwiej zrobić.
Oni już ruszają się do ucieczki, jak widzicie. No ten pan sobie obrał trochę średnią drogę ucieczki, bo pod górkę. No powiedzmy, że lubi, tak. Znaczy my nic nie tracimy, jeżeli on ucieknie. Ale po prostu lepiej sobie go zabić. Dla sportu. FPS-y spadają, ja wiem, ale to się wszystko ładnie tutaj naprawi. Jak sobie zmienię detale na gorsze, ponieważ tak zawsze muszę robić. I mamy łupy. Łupów jest dużo. Mamy lepsze buty przede wszystkim. Więc sobie zamienimy. Mamy naprawdę dużo łupów, więc sobie wszystko zabierzemy stąd. Przede wszystkim mamy czapencję. A czapencji w ogóle nie mamy, więc sobie założymy jakąś. Mamy jakiś tam pancerzyk, ale gorszy od naszego. No i co? No i tyle. Dostaliśmy hajsy. Niestety ja zacząłem walkę, ja to był minus. Nie będę jakoś przy dużo odcinka. Myślę, że zwerbujemy tych 5 ludzi, zabijemy, aby nie będę spoilował, tylko po prostu zrobię. O, widzicie, tutaj przybiega sobie król. Nie, hrabia, hrabia Place, czyli taki lord, wasal królestwa Słodii, który ma 60 żołnierzy i goni biednych 9 grabieżców. A my teraz sobie pojedziemy do Asgardu, czyli wioski, w której będziemy mogli werbować żołnierzy. Podjeżdżamy, werbujemy ochotników. Nikt nie chciał. Możemy też przyjść do centrum wioski, kupić zapasy lub podjąć wrogie działania, ale tego nie chcemy, bo to jest na razie... Możemy sobie zrobić wrogie stosunki, a na razie tego nie chcemy. Pojedziemy sobie do Indiach. O, tu aż 7 żołnierzy chciało do nas dołączyć, więc już mamy full team, tyle ile chciał od nas pan kupiec. Teraz musimy od nich jak najdalej, oni nas nie widzą, ponieważ mają, bo są ślepi, a my możemy sobie od nich odjechać jak najdalej i... Wow, ile wieśniaków wyszło sobie teraz. Tu mamy opcję za miasta, czyli iść do zamku, przespacerować się po ulicach, odwiedzić tawernę, wejść na arenę, iść na rynek. Odwiedzimy tawernę. Tutaj są różne osobistości, podróżnik, jakiś tam najemnik, jakiś tam... I jest ten kupiec, który właśnie czeka, aż zapolujemy na bandytów. Którzy mają się kręcić rzekomo gdzieś wokół miasta. To jeszcze jest rynek, ja bym tu zahaczył, ponieważ mamy rzeczy do sprzedania. Nie są nam one potrzebne. No i okej, sprzedaliśmy rzeczy. Czy chcemy sobie coś kupować? Jak na razie chyba niespecjalnie. Bronią na pewno sobie zamienimy, ponieważ ja bym wolał mieć najpierw to, a potem to. Fajnie było na starcie ogarnąć sobie jakąś lancunię. No chyba nam się to nie uda, więc po prostu wyjdźmy. I poszukajmy bandytów, którzy rzekomo kręcą się gdzieś wokół tego miasta i są 4 bandyci. No, zaatakujmy ich. 8 na 4, więc mamy jakieś duże szanse. Od teraz wam zaprezentuję. To są nasi żołnierze, jak widzicie. Jest ich równo 7, z tego co widzę. Zwerbowaliśmy 7. Nie wiem czemu ten nie atakował, atakuje. Jest ich równo 7, to są wszyscy nasi żołnierze. Możemy oczywiście mieć ich więcej, jak na razie nie stać nas na większą armię. Jeżeli ich będziemy ulepszać, to będzie większy żołd, ponieważ musimy im płacić oczywiście. Widzicie, mają jakieś tam uzbrojenie, się biegną, nie mają żadnego konia, ponieważ konica to już jest jakaś tam jakaś forma lepszej jednostki, a my jak na razie zwerbować takowej nie możemy. No i co? Postrzelamy sobie do nich. Wystrzelał jak kaczki, kurwa. Rzuca we mnie kamieniami. Nie obrzucaj mięsem. Nie obrzucaj mięsem. Dup. Kusznik! Jeb! O, nie trafiłem. Bić się z nimi, żołnierze! Bić się! Ojok! Do ataku, ten już pierdala. Się wystraszył. On mnie bije po koniu. Po koniu mnie nie boli. O, nie. No, i ze zdech. I wygraliśmy, koniec. Nie mamy żadnych strat. Słowiański rekrut właśnie ten zabił nawet jednego, więc to jest plus, ponieważ będzie gotowy do awansu tutaj. Aj, ośniesz mi życie, bla bla bla. Dostaliśmy pałkę i czapkę. Jakiś tam loot, jakieś tam pieniążki. I chyba ktoś jest gotowy do awansu? Nie, my dostaliśmy poziom. Możemy sobie ulepszyć siłę i wtedy ulepszymy sobie. Szkolenie bez łzeń będzie to przydatne i walkę wręcz oraz wręczną. Ja będę głównie z... nie będę... O, tu już jest ta kryjówka bandytów, którą musimy zaatakować, jak widzicie. Bardzo fajnie wygląda. Ale tego nie będziemy robić w tym odcinku. Będziemy to robić w następnym odcinku. Z tym będziemy się powoli żegnać. Tutaj jeszcze coś chciałam powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że właśnie... Będę się bardziej skupiał na ekwipunku takim jak miecz, tarcza, lanca, miecz dwuręczny. Nie będzie mi zależało na tym, aby kurde, nie wiem, się bawić w jakieś łucznictwo, bo widzę, że każda seria z tej gry opiera się kurde na łucznictwie, czego ja nie chcę.
bo łucznictwo moim zdaniem no, nie ma większej przyszłości. Znaczy nie, no łucznictwo nie jest złe, ale swoją drogą to trzeba strasznie mocno je wybuffować, żeby miało jakiś sens, a i tak często mały jest rezultat tego, ja wolę walczyć wręcz. Słuchajcie, to byłby koniec tego odcinka, jeżeli wam się podobało, to oczywiście like, comment, sub, mile widziane i widzimy się w kolejnym odcinku, a jeśli nie, żegnam, cześć, na razie. Jeżeli się podobało, to like, comment, sub, widziane, jak mówiłem i w ogóle piszcie koniecznie, czy taka seria wam się podoba, piszcie czy byście chcieli tą serię, piszcie co byście chcieli, żeby w tej serii, jeżeli wiecie konkretnie. Znacie tą grę, to możecie napisać, czego byście chcieli ode mnie, czego byście chcieli, żebym zrobił w tej grze. Ciekawego. I myślę, że w następnym odcinku zaatakujemy tą niesamowitą kryjówkę porywaczy. A jak na razie z nami żegnam, cześć na razie, bang!